Artur Mazurkiewicz. Chcę zaświadczyć wam o tym, że Bóg jest żywy, że Bóg jest prawdziwy. Chcę zaświadczyć o tym, co się wydarzyło w moim życiu. Byłem egocentrykiem, jak każdy człowiek. Byłem hipokrytą. Byłem człowiekiem, który niszczył siebie i innych. Byłem... Raz. Byłem uzależniony od dopalaczy, byłem uzależniony od innych ciężkich narkotyków i pewnego dnia padłem na kolana w swoim pokoju i zawołałem: Boże, który stworzyłeś niebo i ziemię, pomóż mi, bo ja już dłużej nie potrafię tak funkcjonować, ja już dłużej nie potrafię tak żyć. I położyłem się spać, a kiedy wstałem następnego dnia, byłem zupełnie wolnym człowiekiem, dlatego że żywy Bóg przyszedł do mojego życia, wyzwolił mnie, On dał mi drugie życie. I chcę ci powiedzieć, że dzisiaj też możesz przyjąć Jego ofiarę, nieważne jakie są okoliczności, nieważne jaki jest twój problem, nieważne co się dzieje w twoim życiu, On jest większy niż to, co się dzieje w twoim życiu, On jest większy niż każdy problem. To, co dzieli człowieka od Boga, to się nazywa grzech. I Jezus przyszedł po to, żeby zgładzić ten grzech. Jezus przyszedł po to, aby zgładzić nasze choroby i niemoce. Aby przybił je do krzyża. Zostały przybite do krzyża 2000 lat temu. I Słowo Boże mówi, że jeżeli w sercu swoim uwierzysz i wyznasz ustami, że Jezus jest Panem, zbawiony będziesz. Słowo Boże mówi, że jeżeli tylko uwierzysz, nie potrzebujesz do tego pośrednika, gdziekolwiek jesteś, lub kiedy wrócisz do domu, uklęknij na swoje kolana i zawołaj: Jezus, ja ustanawiam Cię Panem i Zbawicielem mojego życia. Ja Cię ustanawiam moim Panem. Ja chcę, żebyś to Ty zarządzał. Ja stawiam Ciebie w miejsce zarządu. I kiedy to uczynisz, On przyjdzie z wielką mocą do Twojego życia. On przyjdzie z wielką mocą i On Cię będzie prowadził. W Twoim życiu wreszcie zaistnieje życie. I wiesz co, kiedy On przyszedł do mnie, ja nie byłem na żadnej terapii i nie byłem w żadnym ośrodku, chociaż byłem narkomanem, ale On przyszedł i wywalił moje życie do góry nogami. I teraz stoję tutaj i świadczy ci, że Bóg jest żywy.